W najbliższą niedzielę, 18 sierpnia, odbędzie się pielgrzymka kobiet do piekar śląskich. Jak co roku, tysiące pielgrzymów będzie zmierzać do bazyliki. W tym dniu na drogach wokół sanktuarium będą występowały znaczne utrudnienia w ruchu. Już jutro po południu wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na ulicy Bytomskiej od skrzyżowania z ulicą Ziętka do ulicy Studziennej oraz na ulicy Studziennej, Ficka, Popiełuszki i Placu Maryjnym. W niedzielę utrudnienia będą występowały także w centrum miasta. Zakaz poruszania się pojazdów na ulicy Bytomskiej będzie obowiązywał od godziny 7 do 18 od skrzyżowania z ulicą Ziętka do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II. W tych okolicach będzie obowiązywał zakaz handlu. Pojawią się także tablice informujące o odholowywaniu pojazdów. Zmianom ulegnie rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Wyłączone zostaną przystanki piekary Bazylika oraz piekary Dwór. Warto pamiętać, że im bliżej wzgórza Kalwarii zaparkujemy, tym dłużej będziemy wracać w tworzących się korkach. W rejonie newralgicznych skrzyżowań ruchem będą kierowali policjanci.